Witam serdecznie w nowym roku 2022. Zaczynamy nowy sezon turniejowy. Rozpoczyna go WKK Wrocław w pięknej arenie WKK Sport Center. Za nami pierwsze mecze. Po drugiej stronie boiska Obrakoszan Derbach wygrała z Ostrowiem Wielkopolskim, a WKK wygrywa z ŁKS-em, dwa znane kluby. I teraz zawodnik MVP meczu, może się przedstawisz i jak myślisz, za co zostałeś wyróżniony? Michał Chladik. Myślę, że zostałem wyróżniony za to, że zbierałem i wchodziłem pod kosz. To ile tak tych zbiórek mogłeś mieć? Z 6, 7, bardziej więcej. No to... Ja ŁKS widziałem i moim zdaniem to jest dobra drużyna. Ja się ciebie zapytam, bo ty jesteś obeznany tak w drużynach. Znasz rocznik doskonale. W ogóle i rocznik znasz starszy 2-8, bo byłeś na Mistrzostwach Polski. Jak myślisz, ten rocznik 2-9 jest mocniejszy od 2-8? Wydaje mi się, że rocznik 2-9 nie jest tak mocny jak 2-8, ponieważ 2-8 było Mazowsze. Tutaj z Mazowsze jest bardzo dobra drużyna Dziki, ale wydaje mi się, że jednak 2-8 miało lepszy poziom. Powiedz mi teraz o drużynie ŁKS-u, bo ja ci powiem, ja widziałem drużynę ŁKS-u na turnieju w Katowicach, gdzie ten turniej wygrali w finale z Obrą. Radości było co niemiara. Myślałem, że tutaj wam się postawią, no i będzie różnica, no może 10 plus 15, a tu tak wysoko. Co się stało z ŁKS-em, albo co wyście tak dobrze zagrali? No, byliśmy bardzo dobrze zaangażowani. ŁKS zagrał swoje, tyle że po prostu byliśmy od nich lepsi i lepiej zagraliśmy. Wyszedł wam pierwszy mecz, dobrze weszliście w turniej. Jak tobie się tutaj podoba ten pierwszy mecz, jak ci się grało i jak spędziłeś Sylwestra i co sobie planujesz w nowym roku? No, ja tu gram od niedawna dopiero. Więc mi się tutaj bardzo podoba, raczej nie będę zmieniał klubu. Myślę, że nawet dobrze zagrałem ten mecz, cicho. Nawet dobrze zagrałem w meczu, tylko te trójki mogły wpadać. A w Sylwestra grałem w grę, Tomb Raider. Co sobie życzysz w tym roku? Życzę sobie szczęścia, pomyślności, złota, bułek od mamy, autek, no i to wszystko w sumie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. A ty co sobie, Łata, życzysz w nowym roku? Ja życzę sobie tego, żeby zdobyć Mistrza Polski. Czwarte miejsce w tamtym roku z rocznikiem 2-8, piąte, a teraz marzysz o podium, nawet o złocie. No i znowu pewnie ci drużyna z Mazowsza stanie na drodze. Graliście z nimi i to sporo przegraliście, chyba 30 na turnieju. Teraz co się w Warszawie odbył, powiedz troszkę o tym meczu z WKK i o Litwinach. No to mecz z Dzikami no nie poszedł po naszej myśli, ponieważ byliśmy za mało zaangażowani i za słabo zagraliśmy. Litwini bardzo dobre zespoły. Litwini 2009 bardzo fizyczni i szybko grający. A zespół 2010 też był bardzo dobry, mieliśmy z nimi zacięty mecz, chociaż w drugiej połowie zagraliśmy bardzo dobrze, no i wygraliśmy. Ciebie się zapytam, byłeś też w Warszawie, tak? Oni wygrali u siebie, czy jesteście tutaj w stanie wygrać z nimi, zrewanżować się w własnym domu, przed waszą publicznością wygrać? Co trzeba zrobić, co trzeba poprawić od tego meczu w Warszawie? Trzeba na pewno postawić taką obronę jak w drugiej połowie meczu z tą Litwą 2 w meczu o trzecie miejsce. To wtedy mamy szansę z Warszawą wygrać. Ale Litwa 2 to był rocznik 2010. Tak, ale wtedy zaczęliśmy dobrze bronić od połowy, więc... Czyli sukces to obrona, tak? Tak. Dobra, powiedz mi jeszcze taką rzecz. W Litwie 2-9 MVP turnieju, naprawdę taki fenomenalny zawodnik, co go cechowało, że został okrzyknięty MVP i mega talent? Był na pewno bardzo szybki i dobrze, był wysoki. Umiał się przepychać pod koszem, fizyczny był i umiał rzucać spod kosza, z dystansu i bardzo dobrze rzucał osobiste. Macie okazję kogoś pozdrowić na koniec.
powiedzieć o swoich idolach koszykarskich, na kim się wzorujecie, komu kibicujecie w NBA? No to ja bym chciał pozdrowić mamę i tatę i mojego psa. A moim idolem jest LeBron James. A drużyna pewnie? Lakersi. Ja bym chciał pozdrowić tatę, mamę, brata i wszystkich z Sempolna i jeszcze chomika Pysia. A mój ulubiony zawodnik to Jamorant, a klub to Warriors. Ja bym chciał także pozdrowić ze wszystkich Sempolna. Ja ci powiem, ja tam miałem dziewczynę na Sempolnie. Jak byłem w najładniejszy, jak byłem we Wrocławiu w wojsku kilkanaście lat temu. A ty kogo pozdrawiasz? Ja pozdrawiam rodziców, Padiego i jeszcze w sumie babcię i dziadka. A mój ulubiony idol to Josh Giddey, a ulubiona drużyna to Brooklyn Nets. Ja bym chciał powiedzieć, żeby Paddy się nie poddawał, bo może za rok zagra w Krasnal Cupie, więc Paddy nie poddawaj się. Nie ma go tu niestety. Ty też masz okazję kogoś pozdrowić, powiedzieć parę słów na zakończenie. To będzie wszystko. Pozdrawiam mamę, tatę. Pozdrawiam mamę, tatę. Wszystkich kolegów z klasy. No i to wszystko. I raz, i dwa. WKK!